Wyjątkowy weekend z radością. Były warsztaty ceramiczne i kulinarne, seanse filmowe oraz pełen atrakcji piknik rodzinny. Stowarzyszenie Radość w Dębicy wspólnie z mieszkańcami uczciło 30-lecie działalności oraz dni otwarte funduszy europejskich. Połączyliśmy te imprezy, bo to jednak jest warto było. 15 lat korzystania z funduszy to jest dużo, a dla nas to było bardzo duże wsparcie, żeby rozwijać jednak stowarzyszenie. Cieszę się, że możemy korzystać z funduszy Unii Europejskiej. Bardzo fajnie! Jest dużo fajnych zabaw, dużo różnych zagadek, pyszne jedzenie. Wspaniała zabawa, super dzieci występują, super są przygotowane, także można miło spędzić czas. Super się bawię na pewno. Najpierw rozdawałem baloniki, a teraz uczestniczę. Dobrze, dzieci mogą wyjść. Zobaczyć też różne inne rzeczy, które na co dzień nie spotykają. Ja się bawię bardzo dobrze. Pogoda. Tak, jest sobie super. Dzisiaj wszyscy, którzy no i się bardzo, pod koniec tego programu, bardzo lubię się występować. Na dełmickim rynku przygotowano mnóstwo atrakcji. Każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś dla siebie. Bardzo się cieszę, że Stowarzyszenie Radość taki piknik dzisiaj organizuje. Jest to piknik o charakterze rodzinnym. Wiele atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. Pyszna kiełbaska z grilla. Pogoda się utrzymuje, nie pada, także mam nadzieję, że dotrze tutaj więcej mieszkańców, żeby wspólnie świętować 20-lecie wstąpienia i razem z podopiecznymi radości uczestniczyć dzisiaj w tych wspaniałych imprezach i koncertach. Radość wielka w Dębicy, ponieważ Radość Stowarzyszenie od tylu już lat z nami jest i myślę, że nie byłoby tak wielkich, cennych inicjatyw, tyle osób, które dzięki stowarzyszeniu mogą pracować, mogą wyjść z domu, mogą się czuć potrzebne, mogą nawiązywać przyjaźni i w ogóle społeczne prowadzić życie, gdyby nie zaangażowanie tych wielu osób. I zawsze będę wspierał Stowarzyszenie Radość i tych wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani. Będziemy oczywiście też wspierać i pomagać we wszystkich działaniach, jakie Stowarzyszenie Radość jeszcze wymyśli, bo znając inwencję zarządu i tych wszystkich osób zaangażowanych w pracę w Radości, nie powiedzieli już jeszcze ostatniego słowa i wiele ciekawych, interesujących rzeczy w Dębicy i w powiecie dębickim jeszcze na pewno powstanie dzięki nim, a to wszystko będzie służyło osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzicom, ich rodzinom i tym wszystkim, którym los tych osób nie jest obcy. Dzięki temu, że Unia przyszła do nas dość dawno, bo już 20 lat, mogliśmy teraz podsumować ten czas. No i dzięki temu, że weszliśmy w projekt zrobienia takiej imprezy, jesteśmy tutaj na rynku dębickim. Widzimy tutaj osoby z niepełnosprawnościami, władze, mamy ludzi zdrowych i opiekunów, dzieci, także bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy tu być. Świętujemy wejście Polski do Unii, także to jest impreza też edukacyjna, nie tylko integracyjna i myślę, że fajnie. Przeprowadzono także akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. Trwają poszukiwania bliźniaka genetycznego dębiczanki. Prowadzimy akcję, nie poddamy się, walczymy i będziemy walczyć jeszcze długo. Przez zbiórkę też możemy pomóc. Jest strona internetowa dla naszej Beatki, także zapraszamy na pomagam.pl. Beata czeka na swojego bliźniaka i również każda pomoc się liczy. Każdy z tego może skorzystać, nie tylko nasza Beatka, ale każdy inny potencjalny szukający pomocy. Podczas pikniku pod hasłem Radość z funduszami europejskimi mogliśmy zapoznać się z działalnością stowarzyszenia. Obecne były ekipy reprezentujące warsztaty terapii zajęciowej w Dębicy i Bobrowej Woli, przedszkole terapeutyczne imienia księdza Stanisława Fiołka, Zaz Radość, Smaki Radości Lunch Bar, Kafe Radość, Jedo Radość Dębica, Radosny Catering oraz Deko Radość.